Wideo jest dziś największym źródłem ruchu w naszej sieci. Co ważne, ten obszar rośnie najszybciej. Jeżeli spojrzymy na młodsze pokolenie, to oni właśnie oglądają więcej wideo na swoich telefonach niż w telewizji i na każdym innym urządzeniu. To pozwala nam stwierdzić, że niedługo smartfony wyprzedzą telewizję. Przewiduję, że już niedługo smartfony będą miejscem numer jeden do oglądania wideo. To pokazują też trendy rynkowe. Urządzenia mobilne już teraz odpowiadają za 75% całego ruchu w sieci. To znacznie więcej niż na każdym innym urządzeniu i wideo będzie podążać w tym kierunku. YouTube ma globalnie w tej chwili ponad miliard użytkowników, czyli co miesiąc ponad miliard użytkowników odwiedza YouTube'a i ogląda dziennie ponad miliard godzin. W Polsce jest to ponad 20 milionów użytkowników, którzy oglądają przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, czyli ponad 60% tej oglądalności to są urządzenia mobilne i ta oglądalność rośnie też w tempie około 60% rok do roku. W związku z tym ta dynamika jest bardzo imponująca. No i my próbujemy nadążyć za tym, tak? Próbujemy rozwijać, rozbudowywać tą platformę tak, żeby ona nadążała, żeby mogła dostarczać użytkownikom, tym docelowym, tym konsumentom odpowiednią jakość, odpowiedni user experience, tak? Żeby te materiały się szybko ładowały, żeby one były wysokiej jakości, no i żeby sprawiały taką przyjemność, jakiej powinny. Wierzymy, że telekomy muszą zapewnić dwie rzeczy swoim klientom. Po pierwsze, absolutnie najlepszą sieć. To jest jeden z priorytetów, jeśli chcemy, żeby mogli oni bez żadnych problemów cieszyć się z oglądania wideo na telefonie w swojej dłoni. Po drugie, uważamy, że potrzebujemy najlepszej, przejrzystej oferty. To właśnie przedstawiamy dziś. Za 5 zł za miesiąc oferujemy nielimitowane wideo. Nie ma żadnych haczyków. To bez wątpienia najlepsza oferta na rynku. Osobom, które chcą tego, co najlepsze, dajemy możliwość wyboru pakietu HD za 15 zł za miesiąc.